Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdźmy przez ostatnią lekcję z tworzenia aplikacji podstawowej z kursu od Babu. Dzisiaj będzie 20. lekcja deployowania aplikacji na naszą produkcję. Jak już zrobiliśmy wszystko, nasza aplikacja jest super i możemy w końcu ją pokazać naszym użytkownikom, to oddzieli nas od tego jeden klik, a później szerowanie na social media. Żeby to zrobić, klikamy sobie tutaj w Development, Deploy Current Version to Live, dajemy jej nazwę, jaką chcemy. Możemy dać na przykład z datą albo nazwę wersji First Live, cokolwiek tu chcemy. Klikamy Deploy. Niestety, żeby to zrobić, potrzeba zapłacić Bablowi za to, żeby ta aplikacja była udostępniona. Jej tworzenie mogliśmy robić za darmo, ale już Deploy i wersja Live jest płatna. A ja nie mam jeszcze płatnego planu, więc nie pokażę Ci, jak tutaj zrobić. Ale możemy przejść przez kolejne elementy z tej lekcji. Więc pierwsze co, to wersją deployowanym na nasze środowisko produkcyjne możemy dawać nazwy i później widzieć, która wersja jest obecnie i później się cofać, też zmieniać tę wersję. Druga rzecz, tutaj cały czas jesteśmy w stanie development, więc jak klikamy sobie tutaj, coś zmieniamy w naszej aplikacji, to są dwie różne niezależne aplikacje. Tutaj możemy dodać sobie nowe kontrolki, ale na naszym środowisku produkcyjnym tego nie będzie. Nasi klienci nie będą tego widzieli, dopóki znowu nie klikniemy sobie jeszcze raz Deploy Current Version to Live i damy nową wiadomość tej naszej aplikacji. Kolejna rzecz to są różne bazy danych. Nasza aplikacja ma dwie bazy danych. Jedną testową, tą, którą deweloperską dewelopujemy sobie, robimy tutaj różne rzeczy, i drugą, tą live. I tutaj możemy zobaczyć, jak wejdziemy w data, update'a, możemy przełączyć się do tej bazy danych produkcyjnej i tu zobaczyć, jak wyglądają różne rzeczy, jak to wszystko działa. Nie mieliśmy deploya na produkcję, bo nie mam płatnego planu, dlatego zobaczcie, tutaj jest tylko jedna tabela w bazie danych. Jak się przełączymy do naszej deweloperskiej bazy danych, to są już dwie tabelki, bo dodaliśmy przecież przepisy. Jak jesteśmy w tej wersji produkcyjnej, to możemy zrobić sobie też jej preview i zobaczyć, jak ona działa i jak ona wygląda. No i kolejna rzecz jeszcze, będziemy mieli też informacje o logach z tej naszej aplikacji, logach serwera, aplikacji zacznie tutaj testowej i tak samo możemy przełączyć się do tej produkcyjnej wersji, zobaczyć, jak wygląda obciążenie naszych serwerów i inne problemy i inne logi związane z aplikacją, z wyprodukowaną, wytworzoną, zdeployowaną na produkcję, używaną przez naszych klientów. To tyle z mojej strony. Zapraszam Cię do kolejnych moich materiałów. Dziękuję za Twoją uwagę. Do usłyszenia. Hej!